na godne zarobki miasto stać. Wiecie, że będzie podwyżki 3,5%. To nawet nie dla wszystkich, ale to nawet nie zaspokoi naszej inflacji, która jest w maju bardzo dużo, 5%. Także domagamy się, żeby nas traktowano poważnie. Kształcimy się na różnych kursach. Koleżanki, koledzy kończą studia, robią specjalizacje, a to niestety nie przekłada się na nasze wynagrodzenia. My chcemy zobaczyć to wynagrodzenie, że będzie nas stać na to, żeby zostać w mieście, którego kochamy.